Cześć, witam was na moim kanale. W tym odcinku sobie porozmawiamy o planowanych ćwiczeniach wojskowych, na które mają zostać również powoływani rezerwiści, a także osoby, które nie miały za bardzo wcześniej nic do czynienia z wojskiem. Odcinek akurat na prośbę widzów. Prosiliście, żebym się zajął tym tematem. Więc tak, póki co na chwilę obecną nie ma gotowego rozporządzenia, jest jedynie zarys projektu rozporządzenia, który pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji Rady Ministrów i zgodnie z tym właśnie w roku 2023 przewiduje się odbywanie i powoływanie do czynnej służby wojskowej pełnione właśnie w ramach tych ćwiczeń wojskowych do 200 tysięcy żołnierzy rezerwy. W tym właśnie osób przeniesionych do rezerwy nie będącymi żołnierzami rezerwy. Jak przypominam, pobór nigdy nie został tak naprawdę zniesiony, on tylko po prostu od wielu lat został zawieszony. No i każdy facet, który właśnie ukończył to 18 rok życia swojego czasu, to był powoływany na taką komisję wojskową, musiał się przystawić za taką książeczkę wojskową, taką fajną, zieloną, gdzie nadawano potem taki stopień wojskowy, a później nadawano takie regulacje na temat uregulowania stopnia do służby wojskowej i do przeniesienia do rezerwy. Także w dalszej części tej książeczki mamy informacje na temat chociażby ćwiczeń wojskowych właśnie w rezerwie, więc to nie jest takie nic nowego. Obecnej ustawy o obronie ojczyzny obowiązkowi obrony ojczyzny podlegają obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski, będący równocześnie obywatelem innego państwa, nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustępem drugim, w ramach obowiązku obrony ojczyzny obywatele polscy obowiązani są właśnie do pełnienia służby wojskowej z wyłączeniem osób, o których jest mowa w artykule 5, wykonywania obowiązków wynikających z nadanych przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, po trzecie pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych, a także po czwarte wykonywania świadczeń na rzecz obrony na zasadach i w zakresie określonym w ustawie. Oprócz takich ćwiczeń wojskowych zawsze ktoś może otrzymać na przykład takie zobowiązania do pełnienia pewnych świadczeń osobistych, które chociażby mogłyby polegać na tym, że ktoś jest kurierem w takim wojsku czy kierowcą. Ewentualnie świadczenia rzeczowe, czyli jak każdy właśnie posiadacz auta terenowego wie, że jego auto jest właśnie wpisywane potem sobie do takiej rezerwy. I podczas takich ćwiczeń wojskowych sobie zawsze jakiś żołnierz może później nim kręcić bączki na poligonie. Te przepisy są niezmienne od kilkudziesięciu lat. Takie same były w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 1967 roku. W artykule 5 ustawy o obronie ojczyzny jest to doprecyzowane, że obowiązkowi pełnienia służby wojskowej w zakresie określonym w niniejszej ustawie polegają obywatele polscy, którzy począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia. A w przypadku osób posiadających stopień oficerski bądź podoficerski 63 lata życia. Czyli innymi słowy, ktoś, kto zgodnie z tą książeczką ma na przykład taki stopień szeregowca, czy tam starszego szeregowca, urodził się przykładowo w 1963 roku, a zwłaszcza jeżeli miał wcześniej już właśnie odbytą tą służbę wojskową, miał jakieś do czynienia w wojsku, no to zawsze może zostać powołany na takie ćwiczenia. I to również nie jest nic nowego, bo w poprzedniej ustawie, w 1967 roku, również takie osoby mogły być powoływane na ćwiczenia. Zgodnie z artykułem 618 ustawy o obronie ojczyzny, właśnie na osoby, które posiadają obywatelstwo polskie, które ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 60 lat życia, może być nałożony obowiązek świadczeń osobistych, polegający właśnie na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych, likwidacji ich skutków oraz zarządzania kryzysowego. Także obowiązek świadczeń osobistych może obejmować również obowiązek użycia posiadanych narzędzi prostych, a w stosunku do osób wykonujących świadczenia polegające na doręczaniu dokumentów powoływania do służby wojskowej oraz wezwań do wykonywania świadczeń zwanych dalej kurierami, także posiadanych środków transportowych. Czyli po prostu takie, ktoś może dostać świadczenie osobiste polegające na tym, że po prostu będzie wręczał takie wezwania. Także właśnie obowiązek takich świadczeń osobistych może być nałożony w związku z ćwiczeniami wojskowymi, a także w celu dostarczania i obsługi przedmiotów i świadczeń rzeczowych. Dodatkowo w stosunku do kurierów obowiązek świadczeń osobistych może być nałożony w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej sił zbrojnych oraz w przypadku powoływania w trybie natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy lub wezwania żołnierzy
obrony terytorialnej, do stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie. No i teraz obecnie, co prowadziła generalnie ta ustawa o obronie ojczyzny? Tutaj pochyliła się nieco nad rezerwę. Zgodnie z obecnym artykułem 131 ustawy o obronie ojczyzny, służba właśnie w rezerwie dzieli się na aktywną rezerwę oraz na pasywną rezerwę. I jaka jest różnica pomiędzy aktywną rezerwą a pasywną rezerwą? Aktywna rezerwa jest tworzona przez osoby, które zgłosiły chęć pełnienia służby w aktywnej rezerwie, złożyły przysięgę wojskową i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły 55 roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski 63 rok życia. Natomiast pasywną rezerwę tworzą osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej, nie podlegają militaryzacji oraz nie ukończyły 55 roku życia, czyli na przykład ja, a w przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficer 63 roku życia. Tak jak powiedziałem, pobór nie został nigdy zniesiony, on został zawieszony. Na co wskazuje chociażby artykuł 133 ustawy o obronie ojczyzny, zgodnie z którym Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia liczbę osób, które mogą być powoływane w danym roku kalendarzowym do czynnej służby wojskowej oraz liczbę osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych. W rozporządzeniu należy uwzględnić odpowiednio potrzeby uzupełnieniowe sił zbrojnych. No i właśnie tacy żołnierze pasywnej rezerwy mogą być teraz powoływani na ćwiczenia wojskowe, na co wskazuje artykuł 248 ustawy o obronie ojczyzny. Pełnienie służby przez żołnierzy pasywnej rezerwy, zwanych dalej żołnierzami pasywnej rezerwy, polegają na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Dodatkowo żołnierzom pasywnej rezerwy po złożeniu przysięgi wojskowej dowódca jednostki wojskowej wydaje książeczkę wojskową. Swoją drogą, ciekawe co z tą. W takim wypadku myślę, że po prostu na tej obecnej byłby zrobili po prostu tam anotację. Tam jest akurat miejsce poświadczenia złożenia przysięgi wojskowej. Może tutaj będzie. Dalej, odbywanie ćwiczeń wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy może polegać na udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych, likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych oraz w ratowaniu życia ludzkiego. Także minister obrony narodowej może określić w drodze rozporządzenia okres trwania ćwiczeń wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy oraz ich rodzaj, termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów ćwiczeń, sposób powoływania na te ćwiczenia oraz kategorie osób powoływanych na ćwiczenia, uwzględniając ich wiek lub posiadane przez nich kwalifikacje albo uprawnienia, cel wprowadzenia ćwiczeń wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy oraz konieczność zapewnienia efektywnego ich odbywania. No i tego rozporządzenia póki co jeszcze nie mamy. Oczywiście jest wyłączona pewna kategoria osób, których się nie powołuje na takie właśnie ćwiczenia aktywnej rezerwy, na co wskazuje właśnie ten ustęp 5. Na ćwiczenia wojskowe żołnierzy pasywnej rezerwy nie powołuje się osób, które są wyłączone od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub po pierwsze, prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego lub organu samorządu terytorialnego w czasie jej trwania, są wybrane na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego albo senatora. Po trzecie, pełnią funkcję organów jednostek samorządu terytorialnego albo sprawują mandat radnego. Po czwarte, zajmują kierownicze stanowiska w urzędach administracji rządowej. I po piąte, są przeznaczone do odbycia służby zastępczej lub odbyły tę służbę. Także oczywiście, jeżeli komuś nie pasuje stawiennictwo na takich ćwiczeniach wojskowych, ma lepsze rzeczy do roboty, pracuje, prowadzi firmę, może się od takiego wezwania odwołać właśnie za pośrednictwem tego organu, który wysłał takie wezwanie. No i w takim odwołaniu, od wezwania do stawiennictwa się ćwiczeniach wojskowych należałoby chociażby się powołać między innymi na stan zdrowia, kontuzję, trudną sytuację rodzinną, zaplanowany czy opłacony wyjazd za granicę, wyjazd służbowy, konieczność sprawowania opieki nad osobą chorą, niepełnosprawną czy tam niepełnoletnią, prowadzenie właśnie działalności gospodarczej, no bo się umówmy, no generalnie, jeżeli ktoś prowadzi własną firmę, no to nie ma czasu na 30 dni sobie gdzieś tam pojechać, czy chociażby fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego. Więc przykładowo, jeżeli mam takiego jedynego żywiciela rodziny, mężczyzna może uzasadnić swoje odwołanie koniecznością wykonywania pracy w celu utrzymywania żony i dzieci. Z kolei osoba, która prowadzi właśnie firmę, ma prawo odnieść się do takiego właśnie ryzyka strat, jakie niesie udział sobą w takich ćwiczeniach. No po prostu byłaby zakłócona, zaburzona taka działalność gospodarcza. Natomiast są pewne kategorie zawodów, które by były wzywane na takie ćwiczenia wojskowe. Osoby, które nie mają żadnych kwalifikacji, które są pożądane z punktu widzenia wojska, no to mają niewielkie szanse na otrzymanie takiego wezwania mobilizacyjnego. Natomiast największe szanse na otrzymanie takiego wezwania, ćwiczenia wojskowe, to są osoby, które posiadają wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów,
studentów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, logistyków, kierowców, nawigatorów oraz tłumaczy. No i teraz pytanie, czy na przykład ja z czymś takim bym się tutaj zakwalifikował? No tamtą książeczkę skoczka spadochronowego no niby mam, nie? Natomiast takiego wezwania nie można zignorować, bo tutaj już byśmy podlegali pod przepisy karne, które są wymienione w artykule 682 ustawy o obronie ojczyzny i zgodnie z ustępem pierwszym, kto bez usprawiedliwionej przyczyny, po pierwsze, będąc żołnierzem pasywnej rezerwy, nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe trwające do 24 godzin, po drugie, będąc przeznaczony do szkolenia lub ćwiczeń wojskowych, nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu do tej służby i podlega karze aresztu albo grzywny. Czyli mam tutaj do czynienia z wykroczeniem. No i cóż, i tak podsumowując, generalnie nie jest to nic nadzwyczajnego. Zawsze można było przeprowadzić takie ćwiczenia. Prawda, nie było takiej pasywnej rezerwy, natomiast zawsze można było zobowiązać takiego obywatela do świadczeń osobistych czy tam rzeczowych na czas trwania tych ćwiczeń wojskowych. A biorąc pod uwagę, że na wschodzie mamy takiego jednego starego dziada, który nie respektuje granic innych krajów i lubi po prostu najeżdżać i napadać na innych, no to też nie jest nic nadzwyczajnego. No i cóż, tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.